Yo, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mody5000. W dzisiejszym odcinku postanowiłem otworzyć sobie blisterek z całkiem nowiutkiej edycji kart, a mianowicie FIFA 365. Blisterek zawiera 24 karty i dwie karty z limitowanej edycji. A więc bierzmy się za otwieranie. A więc tak, limitowane karty, to uwaga, to jest Arkadiusz Milik i Łukasz Piszczek. Dwóch Polaków mi się trafiło w jednym blisterku, no całkiem fajnie, fajnie. A teraz tutaj mamy cztery saszetki. W jednej mamy Iniesta i Lama, Hakim Wejch i Snyder. Tych tutaj nie znam. I znowu Filipa Lama i Iniesta. A więc otwórzmy sobie najpierw tych nieznajomych dla mnie. No i w tej saszetce mamy tak. Mamy bazówkę Silesena, bazówkę Marina, bazówkę Muslery, bazówkę Victor i karta specjalna to Defensive Lock Ronaldo Bonucci. I bazówka Pepe. To była pierwsza saszetka, teraz przejdźmy do drugiej. Z Iniestą i Filipem Lamem. I w tej saszetce... O, już widzę, że coś ciekawego. Mamy tutaj, nie wiem co to jest. Ale fajna karta. Dalej mamy International Rising Star Rahema Sterlinga. Mamy bazówkę Rode, Gimeneza, Gundogana i Schoo. Następna paczuszka z Akinwejwem i Snyderem. I tutaj mamy bazówkę Destiglio, mamy bazówkę Zu znowu i mamy International Double Trouble Neymar Junior i Oscar, mamy Isco bazówkę, bazówkę Buffona i bazówkę Lucian. No to teraz przejdźmy do otworzenia ostatniej saszetki z Filipem Lamem i Iniestą. I w tej saszetce mamy tak. Mamy International Star Mesut Özil. Mamy Team Logo Paris Saint-Germain. I mamy tutaj Signatura Marco Ferratti. Mamy bazówkę Gundogana. Bazówkę Cirino i bazówkę Fernandeza. Jeżeli filmik wam się spodobał, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Niedługo pojawi się kolejny filmik, również z blisterkiem, a może zestawem startowym. I chciałbym dodać, że na Facebooku, na moim fanpage'u dodałem post odnośnie pytań, bo zamierzam zrobić taką serię Q&A i potrzebuję pytań. Trochę tam pytań już się uzbierało, ale to nadal troszeczkę za mało. Więc jeżeli chcecie, możecie komentować na Facebooku pod tamtym zdjęciem lub pod tym filmikiem. No to na tyle by było. Do następnego odcinka. Cześć!